Woda to bez wątpienia źródło życia. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, zwierzę czy roślina. 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W wielu rejonach globu jest towarem deficytowym. W Ostródzie jednak jej nie brakuje. Wszelkie badania i kontrole przeprowadzane są w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, gdzie znajduje się stacja uzdatniania wody. Woda tam jest uzdatniana, czyli woda surowa jest pobierana ze studni, następnie trafia na jednostki, które są nazywane filtrami pośpiesznymi, gdzie następuje proces uzdatniania wody, głównie polegający na usunięciu związków żelaza, manganu, związków azotu, a także barwy i mętności. Następnie ta woda znajduje się w zbiornikach retencyjnych i w zależności od zapotrzebowania mieszkańców miasta Ostródy, tłoczona jest do sieci. Zanim woda popłynie w naszych kranach, przechodzi szereg badań. Musi spełniać wymagania, które minister zdrowia przedstawia w rozporządzeniach. Pracownicy laboratorium jednym tchem wymieniają badania, które wykonują, by sprawdzić stan jej jakości. Czyli jeżeli chodzi o wodę, która jest dystrybuowana do sieci, jest to tak zwany monitoring kontrolny, gdzie oznaczane są parametry barwy, mętności, pH przewodności, smaku, zapachu. Do tego jest jeszcze żelazo, mangan, amoniak, azotany, azotyny, chlorki i twardość oraz mikrobiologia. Bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki i ogólna w 22 stopniach. I to jest wykonywane raz w miesiącu woda, która wychodzi ze stacji uzdatniania wody oraz losowo wybrane 4 punkty na sieci. Woda w Ostródzie nie jest chlorowana. Od wieków społeczeństwo nurtuje myśl, czy można spożywać wodę z kranów. Na to pytanie odpowiada nam specjalista. Ja uważam, że wodę w Ostródzie można pić z kranu, ponieważ ona spełnia wszystkie parametry wody, tak jak mówi rozporządzenie, przeznaczonej do spożycia. Jest czysta mikrobiologicznie. Ja uważam, że jej jakość jest lepsza niż czasami tej wody butelkowanej dostępnej w sklepach. Laboratorium PWiK nie bada jedynie wody płynącej w kranach. Do zadań pracowników należy również sprawdzanie stanu jakości jej w kąpieliskach. Takie badania prowadzone są w trakcie sezonu i gdy tylko wykażą jakieś nieprawidłowości, pojawia się tabliczka z napisem zakaz kąpieli.